Znajdujemy się na dachu budynku, gdzie umieszczony jest kultowy nowochódzki zegar, prawdopodobnie największy tego typu zegar w Polsce. Od wielu lat zegar szwankował, 170 żarówek, które są w tym zegarze, notorycznie się przepalało, więc mieszkańcy nie mogli odczytywać właściwie godziny. Kiedy zarząd budynków komunalnych, właściciel zegara, ogłosił przetarg na remont zegara, Nowochódzkie Stowarzyszenie Centrum B7 i współpracujący z nim członkowie zespołu firmy Arton wyremontowali ten zegar, instalując w nim nowoczesne technologie. To właśnie tutaj od dekad mieszkańcy umawiali się na spotkania pod zegarem. Był to taki charakterystyczny punkt, jeśli chodzi o plac centralny. Jesteśmy zaszczyceni tym, że to właśnie my mogliśmy podjąć się renowacji tego zegara i zainstalowania nowoczesnych technologii. Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków nie mogliśmy zmienić wewnętrznej konstrukcji zegara i musieliśmy dopasować nowe panele LED-owe do istniejących paneli żarówkowych, które były stosowane przed laty. I udało się to, choć było wiele problemów. I teraz panele są nowoczesne, są sterowane mikroprocesorowo, połączone w magistrale, co daje nam możliwość późniejszej rozbudowy systemu, nie tylko wyświetlanie daty i godziny, ale również wyświetlanie temperatury, wyświetlania zanieczyszczenia powietrza. Obecny system pozwala też na dość drobiazgową diagnostykę. Można sprawdzać napięcia na poszczególnych panelach, stan każdej diody i można dzięki temu wykryć wcześniej, nim się coś stanie, jakieś anomalie i dajmy na to naprawić lub wymienić dany panel, zanim nastąpi awaria. Wsłuchujemy się w głosy mieszkańców, którzy już zauważyli, że podest, który po poprzednim remoncie zegara, który odbył się 20 kilka lat temu, nie został złożony i nie widać dolnych warstw paneli LED-owych. Dlatego też zgłosiliśmy się ponownie do właściciela zegara Zarządu Budynków Komunalnych o to, by ten podest złożyć i czekamy na stosowne decyzje, ponieważ chcemy, by tak pięknie odnowiony zegar był widoczny w całej okazałości. Wystawa 70 portretów na 70-lecie Nowej Huty to cykl fotografii,
mieszkańców naszej dzielnicy od roku 1949 do 2019. Wystawa została wzbogacona o wydawnictwo, niedużą książeczkę, w której umieszczeni są wszyscy bohaterowie tego cyklu. Jest ona rozdawana mieszkańcom Nowej Huty za darmo. Będzie można również ją spotkać tutaj w okolicznych bibliotekach i księgarniach.